No, rolnik nie tylko traktorem jeździ. Mam tutaj też taki sprzęt, glebogryzarkę taką ręczną. Chodzi jak kosiarka. Zaraz właśnie jadę w pole. W związku z tym, że my większość warzyw, to co sadzimy, uprawiamy dla siebie, dla swoich zwierząt ewentualnie. Coś tam typu ziemniaki, warzywa, które gotuję w parniku, to idzie dla kur, ale większość plewimy właśnie ręcznie i staramy się nie używać żadnej chemii. Jedyną chemię, jaką używam, jeżeli chodzi o warzywa, no to na stonkę zawsze. No. Można powiedzieć, że w zasadzie co roku trzeba pryskać. Ze stonką się nie wygra. Czasami zbieram do butelki, jak mam czas, tak jak się kiedyś zbierało. No ale wiadomo, człowiek chodzi do pracy, ma też inne zajęcia. Czas biegnie bardzo szybko. I co? I trzeba sobie jakoś radzić. Taką maszynę parę lat już ma. Kiedyś ją kupiłem. No i można powiedzieć, że daje radę, chociaż drugi raz, jeżeli miałbym kupić taką maszynę, kupiłbym na pewno mocniejszą. W takim razie, nie przedłużając, idę dalej pracować. Aha, jeszcze miałem powiedzieć odnośnie pogody. Miało padać. Miały być deszcze, nie ma deszczy oczywiście, nie wiem jak to dalej będzie, no ale nie jest za ciekawie, myślę, że w końcu coś przyjdzie do nas i popada. Co miałem powiedzieć więcej? Co ja miałem jeszcze powiedzieć? A, miałem powiedzieć odnośnie kręcenia filmu, miałem coś nakręcić o pszczołach, ale no dzisiaj za bardzo wieje, zresztą widać po drzewach, także nic by z tego nie wyszło. Nawet nie wiem, czy mi się uda nakręcić, jak pracuję tą maszyną w polu. Dlatego kręcę na podwórku. No i co, no nie przedłużając, zobaczymy jak to wyjdzie. Biorę się do pracy. Jak widzieliście przed chwilką na filmiku, trzy kaczki z inkubatora mi się na razie wykluły. Mało jajek włożyłem, też dużo odpadło. Cicho być. Dużo odpadło,
Włożyłem chyba około 40 jajek, tam około 20 odpadło, także to będzie chyba najgorsza inkubacja jaj. Uciekaj. Najgorsza inkubacja jaj, no, odkąd inkubuję, a już nie wiem, to będzie może siódmy raz, jak inkubuję jaja. No, na razie mam 3 kaczki, myślę, że jeszcze tam z parę się wykluję, może nie wiem, 5-8 kaczek. Fajnie by było, a jeżeli nie, no to trudno. Tak jak mówię, najgorsza inkubacja, jaka może być. Tutaj mamy jeszcze takich domowników. Gniazdko sobie zrobiły. No i dobrze, jaskółki są pożyteczne, jedzą różne tutaj muchy, które latają. Co dalej? Dalej tak, mam kwokę, posadziłem ją na jajka. Ona tu ma oczywiście dostęp, jest uchylona siatka. Tak, jej tutaj taki komfortowy zagajnik, taki jej własny hotel zrobiłem. Tutaj druga kura siadła, nie wiem, one chyba tam donoszą jajka, nie chcę jej nawet ruszać. Niech siedzi na jajkach. Pierwszy raz w ogóle kwokę sadzam na jajkach. Jeżeli możecie coś podpowiedzieć, no to dajcie znać w komentarzach. No i tak sobie tutaj siedzi. Tutaj dlatego jest siatka na tym tutaj pojemniku, na tych gniazdach tu jest siatka. No tutaj trzymałem, załóżmy, jakąś kurę, którą bardzo maltretowały, dziubały, gdzieś coś była ranna. No te kury są takie, chyba ta rosa, że głównie ten gatunek rosa, kury głównie, jeżeli zobaczą właśnie chorą jakąś kurę lub krew się z niej leje, no to ją bardzo ciupią. I wtedy wkładałem ją tutaj, do takiego osobnego gniazda, które jest osiatkowane. A w związku z tym, że siedzi tutaj ta kwoka, no to zrobiłem jej tutaj dostęp, żeby mogła wyjść, chociażby się napić wody. Oczywiście wodę mają codziennie świeżą, zmienianą. No i coś jej tam czasami podsypuje jedzenia. Nie wiem, jeszcze nie widziałem jej w ogóle, że schodziła. Także jeżeli możecie mi coś podpowiedzieć odnośnie sadzania kwoki na jajkach, to możecie dać znać. No i to było tyle, dzięki.